Siema, witam Was znowu w kolejnym materiale i na wstępie chciałbym Was bardzo gorąco przeprosić za to, że w poprzednią środę nie wypuściłem nic a nic. Tak jak powiedziałem Wam w ostatnim filmie, coś się stało z moim okiem, a dokładniej to było to naprawdę silne zapalenie spojówek, które uniemożliwiło mi tak naprawdę pracę jakąkolwiek przy montażu, a nawet tańczenie czy trenowanie. Doszło nawet do takiego momentu, gdzie siedziałem w domu do północy przy zgaszanym świetle w okularach przeciwsłonecznych, żeby tylko móc patrzeć na telewizor i się czymkolwiek zająć, ale generalnie nie łapałem ani za kamerę, ani za telefon i odpoczywałem, zakrapiałem oczy, bo mało widziałem. No ale wyjątkowo ten odcinek pojawił się dziś i w kolejną środę, jak i w następną, odcinki będą już normalnie. A dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o czterech rzeczach, które cechują dojrzałego tancerza. Pierwsza cecha to nieustanna chęć rozwoju i nauki. Niewątpliwie każdy dojrzały tancerz będzie chciał nieustannie zdobywać nową wiedzę, rozwijać się i uczyć się czegoś nowego. Każdy dojrzały tancerz również cały czas pozostaje w tak zwanym mindsetie początkującego. Oznacza to, że nieważne, czy coś już potrafimy, czy dopiero zaczynamy się tego uczyć, zawsze podchodzimy do tego w ten sam sposób. Mindset początkującego to najlepsze, co możecie zachować przez cały okres tańca, przez całe swoje życie, nieważne, czy to chodzi o właśnie taniec, czy o cokolwiek, czego chcecie się nauczyć, bądź zdobywać nową, świeżą wiedzę. Dlatego, że nawet jeżeli coś potrafimy i ktoś mówi nam o czymś, co już wiemy, powinniśmy go wysłuchać z tym podejściem, że jednak jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś nowego, jesteśmy w stanie znaleźć jakieś nowe informacje w tym, co mówi nam dana osoba, co przeczytamy, co obejrzymy. Poza tym to, że wiele lat temu czegoś się nauczyliśmy, nie oznacza, że zawsze nie możemy potrafić tego lepiej, podszlifować te umiejętności, czy po prostu je polepszyć, upgrade'ować i zwiększyć ich jakość. Dlatego polecam Wam zawsze pozostawać w tym mindsetie, zawsze podchodźcie do wszystkiego jako początkująca osoba, nieważne co robicie, jeżeli macie w sobie taką nieustającą ochotę na naukę, to jesteście na dobrej drodze. Drugą rzeczą jest to, że dojrzały tancerz ma jasno określony cel, którego się trzyma i ewentualnie zmienia troszeczkę drogę, jaką będzie się poruszać, żeby do niego dojść. Mówiłem tutaj już raz o metodzie trójki, którą ja sam stosuję w odniesieniu do tego, aby sprawdzać swój progres. I tak, jeżeli stawiam sobie cel na przestrzeni tych 3 miesięcy, to wiem, że będę się poruszał w stronę tego celu. Czasami będę musiał podejść do niego troszeczkę inaczej, czasami będę musiał zmienić trochę drogę, jaką podążam, bo wskazuje na to jakby wiele czynników, mogę być zmęczony, mogę nabawić się jakiegoś urazu, kontuzji, mogę nie mieć czasu w jakiś dzień przez jakieś przypadki losowe. Mimo wszystko, że nie kanceluję swoich treningów, to będę musiał coś zmienić. No nie wpływa to w ogóle na ten cel, który sobie wyznaczymy, tylko na drogę, którą podążamy. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dojrzały tancerz ma jasny cel, jasny i sprecyzowany, i także porusza się cały czas w jego kierunku, a nie błądzi, nie zmienia czegoś codziennie i na pewno w życiu takiego tancerza nie zdarzy się sytuacja, że siądzie na kanapie i powie: kurde, tak naprawdę nie wiem, co mam teraz robić. Numer 3 to dojrzały tancerz zawsze kończy to, co zaczął. Czyli znowu, wracając do poprzedniego punktu, jeżeli postawimy sobie jakiś cel, określimy go w czasie, mamy wizję, gdzie chcemy dojść, mamy wizję tego, co chcemy osiągnąć, to dążymy do tego i zawsze kończymy to, co sobie zaplanowaliśmy. Jeżeli zaczynamy trening pod kątem czegoś, co sobie założyliście, to dokończcie go, nie przerywajcie w jego trakcie, bo nie ma nic gorszego niż tak naprawdę stracić godzinę i powiedzieć sobie: kurde, to było nietrafione. Nie będziecie wiedzieć, czy coś było trafione, czy nie. Nie będziecie wiedzieć, czy to się sprawdziło w tym samym momencie, po godzinie, po 30 minutach, czy nawet czasami po tygodniu. Na pewne rzeczy potrzeba czasu i nawet nie mówiąc tutaj już o metodzie trójki, którą można sprawdzać swój progres, to na przykład ja i mój nauczyciel, prowadząc Beyond the Moves, pewne rzeczy wprowadzamy stopniowo i testujemy je przez minimum okres 2 miesięcy, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę one się sprawdzają. Czyli nie podejmujemy decyzji po tygodniu, po dwóch, nie rezygnujemy z czegoś i nie wprowadzamy czegoś od tak, jeżeli nie zobaczymy naprawdę w przeciągu tych 2 miesięcy, czy coś się sprawdza. A zatem idziemy, robimy to, co sobie założyliśmy i trzymamy się tego. Nie kończymy tego w połowie. Po prostu chcemy doprowadzić wszystko do końca i wyciągnąć z tego wnioski. I tak samo tu, jeżeli chodzi o taniec, dojrzały tancerz potrafi wyciągnąć wnioski po danym okresie czasu, czy coś działa, czy nie. A może coś działa, ale trzeba to lekko zupgrade'ować, lekko skustomizować także do dzieła i nie poddawać się. Czwarta cecha to konsekwentność i to jest bardzo ważne. Uważam, że każdy dojrzały tancerz powinien być konsekwentny, powinien być zdyscyplinowany. Jeżeli czegoś chcecie, jeżeli mówicie sobie: o, chcę zarabiać pieniądze z tańca, chcę się z niego utrzymać, chcę wystąpić tu, chcę wystąpić tam, chcę mieć własną formację, własną grupę, własne show, własne przedstawienie, musical,
to bądźcie konsekwentni, bądźcie na tyle zdyscyplinowani, że będziecie w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy, dążyć do własnych wyznaczonych marzeń, celów i dopilnujcie, aby nic, kompletnie nic w życiu nie było was w stanie powstrzymać. Na waszej drodze zawsze pojawi się pełno przeciwności losu, pełno przeszkód, pełno ścian, które będą was albo spowalniały, albo będą próbowały was zatrzymać, ale jeżeli będziecie wystarczająco zdyscyplinowani i konsekwentni w swoich założeniach, w tym co mówicie, a później będziecie to realizować, robić, to na pewno dojdziecie w końcu do swojego wyznaczonego celu. Dlatego pamiętajcie, że te cztery rzeczy, o których powiedziałem, cechują dojrzałych tancerzy, dlatego że dojrzały tancerz wie, że taniec, cała kariera taneczna, cała ta podróż to nie jest sprint, tylko maraton. Maraton, który trwa całe życie, ale powinniście czerpać z tego przyjemność, powinniście się cieszyć, bo ta podróż jest czymś wyjątkowym, czymś wspaniałym i naprawdę nie chodzi tu już nawet o sam taniec, tylko chodzi o to, ile w waszym życiu może wam dać taniec, ile może was nauczyć i jakimi lepszymi i silniejszymi ludźmi możecie się stać, także powodzenia. I to wszystko już na dziś, dziękuję bardzo za to, że poświęciliście ten czas, dziękuję bardzo za to, że nawet poza środą, gdzie normalnie ten odcinek wchodził, zechcieliście go obejrzeć. Standardowo proszę was o zostawienie subskrypcji, lajka, komentarza, jeśli chcecie się czymś podzielić, dzwonka, jeżeli chcecie mieć powiadomienie o odcinku, który wchodzi. I jeszcze raz przepraszam za to, że ten odcinek wyszedł w tak niestandardowym dniu, no ale nie miałem na to wpływu żadnego. Nagrywając już poprzedni materiał z zaczynającym się z zapaleniem spojówki, miałem ogromny problem, ten softbox świecił mi w twarz, a ja trochę się myliłem, bo skupiałem się na zupełnie czymś innym. No ale to tyle, dzięki jeszcze raz i zapraszam w kolejną środę już o 17:30 na kolejny materiał. Na razie.